Ledwo kilka dni minęło od czasu sprawy wobec obiektywu i o tym, jak zniszczyć sobie reputację w internecie. Każdy myślał, że niełatwo będzie to przebić. Otóż mylicie się. Tutaj z pomocą przychodzi Wiśnia, ratując sytuację i opowiadając o tym, jak popełnić samobójstwo w internecie. Cześnie, Wiśnie, idzie przyjąć swój słów. Cześć, powiedz mi, ile razy zdarzyło się tobie, aby youtuber zaoferował ci jakiekolwiek pieniądze? Wstępnie powiedzmy, że ani razu. Każdy z was, kto ma chwilę, zarobi 30 zł. Zarobi 30 zł. Wiśnia nagrał film, gdzie już w samym opisie oszukuje swoich widzów. Patrzcie, jeszcze nie odpaliliśmy jego filmu, a on już nas oszukuje. Strach pomyśleć, co będzie dalej, prawda? Mówi, że daje 30 zł dla każdego. Jak potem się przekonacie, by otrzymać swoje 30 zł, wpierw musicie wpłacić na stronę 9 zł, więc nie dostajecie 30 zł, a 21 zł. Każdy z was, kto ma chwilę, zarobi 30 zł. Jest to łatwa matematyka, której Wiśnia jeszcze nie ogarnął. Z prostymi obliczeniami chcę ci zabrać. Więc nawet gdyby udało nam się wypłacić pieniążki, co jak czytam w komentarzach pod filmem, nie należy do najprostszych i finalnie kończy się tym, że nie dostajemy ani grosza, jesteśmy nawet w plecy te 9 zł, brzmi ekstra, prawda? Teraz pytanie, czy Wiśnia jest oszustem, czy idiotą niepotrafiącym liczyć? No same korzyści, więc dlaczego by nie skorzystać? Ale na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Na wstępie przez prawie minutę jest granie na naszych emocjach, że róbcie to, co mówię, a pomożecie potrzebującym. Filmu da tak jakby 5 zł dla osoby, która jest bardzo potrzebująca. Czyli jeżeli zrobisz to, co trzeba, będziesz miał 30 zł, plus ja dzięki tobie będę miał możliwość przelania 5 zł na szczytny cel, który potem oczywiście będzie ci pokazany. Dlatego same korzyści, więc dlaczego by nie skorzystać? Da tak jakby 5 zł dla osoby, która jest bardzo potrzebująca. Szczytny cel. Potrzebująca. Tylko nie wiem jakim potrzebującym. Cel jest nieokreślony. Czy Wiśnia też zalicza się do potrzebujących? Z całą pewnością potrzebuje maści na usmożenie bólu lędźwi, widząc w komentarzach swoich widzów oraz słupki z subskrypcji, które spadają w dół. Już straciłeś 10 tysięcy widzów. Chociaż pewnie pieniążki z reklamy za tą stronę otarły twoje łzy. Może każda osoba się liczy, ale jeżeli zrobi to 1000 osób, mamy 5000 zł, co już jest jakąś tam sumą. A ten film obejrzy prawdopodobnie minimum 100 tysięcy osób. Czyli jeżeli co setna osoba... No właśnie, nie chcesz pomóc, ty łajdaku, tak niewiele do zrobienia, a ty nie pomożesz? Na samym początku brzmi to jak jakaś piramida finansowa. Potem Wiśnia nakłania nas do pożyczenia karty kredytowej rodziców. Przecież nikt nie będzie przejmował się tym, że to takie małe przestępstwo. Wytłumaczy im, o co chodzi. Chcesz 9 zł, ponieważ tyle wystarczy. Oczywiście później i tak zwróci ci się o wiele więcej. No i potrzebujesz jeszcze troszkę czasu. Jeżeli nie masz karty, weź od swoich rodziców i wytłumacz im, o co chodzi. Założę się, że na pewno pozwolą ci z tego skorzystać. Nawet nam podkreślił, wytłumacz im, o co chodzi, a na pewno ci pozwolą z tego skorzystać. No na pewno już im ślinka cieknie, tak samo jak ostatnim razem przy kredycie we frankach i Amber Gold. Oczywiście później i tak zwróci ci się o wiele więcej. Wpierw przechodzimy na stronę, która nazywa się Cashback Love. Wchodzimy tam w regulamin i co widzimy? Cashback Love nie odpowiada za działania dokonane na koncie użytkownika przez osoby trzecie wynikające z przekazania im loginu i hasła. Nie odpowiada za działania dokonane na tym koncie przez osoby trzecie, wynikające z przekazania im loginu i hasła. To oznacza, że strona będzie mogła przekazać komuś nasz login i hasło i mówi nam o tym z góry, a jak już że przekaże komuś, to nie będzie za to odpowiadać, bo to jest nasza wina za to, że się zalogowaliśmy na tej stronie. Tej Wiśnia, wszystko wygląda spoko. Dzięki Wiśnia za reklamę tej super strony. Dzięki, że dbasz o moje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich widzów. Ty to Wiśnia jesteś swój chłop jednak. Warto też dodać, że strona nie ma żadnego certyfikatu, więc wszystkie nasze dane na niej podane mogą wypłynąć w świat i trafić w niepowołane ręce. Ale to nie wszystko, bo przejdźmy na sam dół. Jest tam napisane, portal ma prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny. Portal ma prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny. Tutaj taka mała ciekawostka ode mnie. Otóż ten punkt jest zabroniony i widnieje na liście Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na liście klauzul zakazanych, czyli jest sprzeczne z prawem w jakiś sposób. Dzięki Wiśnia, reklamujesz naprawdę legitymacyjne strony. Wielkie dzięki, że dbasz o nasze bezpieczeństwo.
Tutaj chyba dobitnie Wiśnia pokazuje, jak dba o bezpieczeństwo swoich widzów, a raczej o swoją pełną kieszeń, bo jakim trzeba być dupkiem, żeby reklamować taką ewidentnie szemraną stronę? Albo po prostu nie chciało mu się przeczytać regulaminu, bo nie za bardzo się zainteresował tym, co reklamuje. No ale dobra, to jeszcze nie koniec. Bo wiecie, w tym momencie tak w zasadzie mogę skończyć film, powiedzieć wam, żebyście odsubskrybowali Wiśnię i powiedzieli mu, że jest sprzedajną kur, która reklamuje cokolwiek, a mu tylko za to zapłacą. Na dodatek wymusza to przy pomocy emocji i celów charytatywnych. A nawet zasugeruje nam, żebyśmy pożyczyli sobie kartę kredytową swoich rodziców, co chyba jest takie oczko do nas puszczone, że tam rodzice to wiesz, to tylko 9 zł, więc oni nie muszą niczym, co 9 zł ci nie dadzą, no nie muszą wiedzieć coś o 9 zł, będziesz pytał, co, ile ty masz lat, weź przestań, najwyżej im to oddasz. Ale to nie koniec, następnie każe nam przejść na kolejną stronę o nazwie Lottoland i ta strona nie ma nic wspólnego z Lotto, w sensie, że nie jest to strona należąca do Lotto, ani Totolotka, to jest taka strona bukmacherska, gdzie oni ci pośredniczą w tym w obstawianiu totolotków, że na przykład na tej stronie obstawiasz totolotka w Anglii i oni za ciebie wysyłają tego angielskiego totka, kminisz bazę. A to nieistotne, to jest... Bugmacherka też jest chyba od plus 18 lat w Polsce, więc nakłanianie do tego swoich niepełnoletnich widzów jest pewnie też mało zgodne z prawem, ale okej, nie znam się, nie jestem prawnikiem, może Ator tu coś powie, nie wiem. No... Tam musimy podać tylko nasze personalia, imię, nazwisko, datę urodzenia, następnie numer karty, jej ważność i kod CVC. W tym momencie, gdyby coś poszło nie tak, to jakiś człowiek na ziemi ma możliwość, by zabrać nam nasze całe pieniądze z konta, ale w tym momencie to akurat byłby nasz najmniejszy problem, bo równie dobrze mógłby wziąć na nasze dane kredyt, czy nawet wziąć w leasing jakiś bardzo drogi sprzęt, za który to my będziemy odpowiadać, to my za niego zapłacimy. Dzięki Wiśnia, że dbasz tak bardzo o bezpieczeństwo swoich małoletnich widzów. Ty to jesteś swój chłop! Dobrze, że akurat chociaż ta strona posiada jakiś certyfikat, jednak z drugiej strony ma też zupełnie nieczytelny kilkukilometrowy regulamin w dodatku w języku angielskim. Nie zachęca mnie to do skorzystania z ich usługi i ryzyku ewentualnej utraty swoich danych i wejścia w poważne problemy dla 21 zł. Te 21 zł chyba nie jest tego warte. A jak czytam komentarze pod filmem Wiśni, to otrzymanie nawet tych 21 zł graniczy z cudem. Jest niepewne, a nawet może niemożliwe. Nie zdziwiłbym się, jakby to wszystko działało też na zasadzie, że pieniądze dostaje tylko jedna na 5 osób, że 4 osoby tracą swoje 9 zł i nie mają żadnych tych 30 zł, mogą o tym tylko pomarzyć, zdadzą na końcu łapkę w dół i unsuba Wiśni, a jedna na te 5 osób dostanie całą swoją kwotę, czyli 30 zł i będzie mogła pochwalić się w komentarzu i zalajkować tutaj Wiśnia, później go obronić, że on jest taki swój chłop, że tutaj rozdaje pieniądze na lewo i prawo i że ten Wiśnia to jest taki kurde naprawdę mój ulubiony youtuber. Dobra, no to tyle, więc przejdźmy do podsumowania. Wiśnia na samym początku zareklamował wam stronę, która posiada w regulaminie dwie zabronione klauzule. Chodzi tutaj oczywiście o zmianę regulaminu w dowolnym momencie, co jest z góry widać, że strona jest jakaś szemrana, nikt normalny nie zmienia sobie regulaminu na pstryknięcie palcem i nie wiadomo dlaczego, po co i z jakiego powodu. I że nie odpowiadają za wasze dane, hasło i może to w każdej chwili wyciec gdzieś dalej. Hasło panu wyciekło, a to pana wina. Nikt się panu tu nie kazał rejestrować. Wiśnia się panu kazał tu zarejestrować? To pan do Wiśni z pretensjami, że hasło panu ukradli. To on reklamuje. Więc jeżeli w jakimś czasie nagle nie będziecie mogli się zalogować na swojego maila czy inne konto w LOL-u, będziecie mogli tutaj podziękować panu Wiśnie za reklamę rzetelnych stron z dbałością o bezpieczeństwo swoich widzów. Ja cię pozdrawiam, Wiśnia. Gratuluję sepuku internetowego. Przytoczę teraz tylko kilka komentarzy, które przeczyta moja tutaj piękna asystentka Iwona. Witam, będę się czasem udzielać w filmach tego muzułmaniego. Teraz przeczytam komentarze wiernych widzów w obronie Wiśni. Ej ty debilu, masz ból dupy, bo ludzie są naiwni, jak już masz ból dupy to sam se w plac i sprawdź, bo może te debilki z komentarzy klamia, nie masz prawa oslarzać za to, czego NWMHPS jest sli, ktoś ci przeslale ses, to może być Photoshop, więc już cicho, bo i tak się nie wybijesz. Bledy, bo pisze na telefon bez autokorekty. Top kick!
I cygo ty oszuście podły, ej, obejdzie Wiśni film, on specjalnie nie puszcza całego filmu, bo Wiśnia chce te pieniądze przeznaczyć na cele charytatywne. Jaki to ma kurwa sens? Kradnie pieniądze, żeby oddać na cele charytatywne? A koniec zostaw, powiem wam, bo Młani mi płacze, że założył konto na Patronite, gdzie za wpłacenie 2 zł macie możliwość pojawienia się w odcinku. Dlatego jak chcecie mu dać swój hajs, to macie link w opisie, ale ja nie polecam ElloBenz. To tyle w dzisiejszym odcinku, ja całuję was czule i do usłyszenia, a i nie zapomnijcie przesłać filmu dalej, żeby nikt nie dał się wyruchać Wiśni i żeby go pogrążyć. Dobrze to robię, Mułani. Tak, robisz to idealnie. Poszło ci bardzo dobrze, jak na twój pierwszy raz.